tu jest takie drzewko, prawda? Wyhamowane we wzroście i to też jest jeszcze problem takich odmian typu Gala Golden, o tym może jeszcze dwa słowa. Większość oczywiście, czy prawie wszystkie drzewa, które sadzimy, to jest podkładka M9, jeżeli do tego dodamy trochę słabszą ziemię, plus wystąpienie problemów replantacyjnych, no to w efekcie mamy sytuację, gdzie drzewa praktycznie tuż po posadzeniu silnie zaczynają owocować. Jeżeli jeszcze do tego nie przytniemy gałązek, a były one trochę słabsze, to pod wpływem owoców to wszystko nam się bardzo mocno wygina i można powiedzieć, że drzewo staje we wzroście, tak? Dotyczy to zarówno gałązek bocznych, jak i bardzo często przewodnika, który zaczyna rosnąć nie ku górze, a w dół. I w takiej sytuacji ważną rzeczą jest, żeby po pierwsze zadbać o to, aby drzewo już na samym początku miało dobry start. Czyli jeżeli mamy problem z glebą, zwłaszcza na słabszych ziemiach, intensywne nawożenie azotem, my tutaj rekomendujemy, żeby co 7, co 10 dni niewielkie dawki azotu pod takie drzewka dawać, żeby cały czas wzbudzać wzrost. Nie ma potrzeby, żeby usuwać pąki kwiatowe, ale jak najbardziej sugerujemy, żeby poprzycinać gałązki, nawet dość mocno je poprzycinać. Tak? To samo, jeśli chodzi o przewodnik. Wtedy, jeżeli wiemy, że czy jakość drzewka, czy podłoże, gdzie sadzimy, świadczą o tym, że drzewo może nam zbyt silnie stanąć w pierwszym roku po posadzeniu. I praktycznie tu można powiedzieć, że każda gałązka jest do skrócenia. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy pędy, które są wprawdzie w tym momencie wypoziomowane, ale jak tylko pojawią się owoce, to wszystko będzie wyglądało tak i to od razu stanie we wzroście. Widać zresztą, jak niewielki był wzrost w zeszłym roku. Tak? Dlatego takie gałązki nawet w ten sposób należy przyciąć, żeby je dość mocno usztywnić. Drugi rodzaj gałązek to są gałązki wprawdzie trochę bardziej sztywne, ale patrząc na ilość, na wielkość przyrostu, one praktycznie stoją w miejscu. I tutaj też powinniśmy je skrócić w taki sposób, żeby jednak trochę tego przyrostu się pojawiło. Czy tego typu pędy? Jeszcze mocniej. Jak silnie skrócić? Jeszcze raz, to wszystko zależy od tego, jakie są pędy, jak zapąkowane, jakiej długości. W każdym bądź razie powinny one zachować swoją sztywność, tak, żeby jakby przyrost, który się tutaj pojawi i owoce, które tutaj wyrosną, nie spowodowały silnego przygięcia. Tak? Czyli praktycznie większość pędów tutaj na tym drzewie powinna zostać przycięta. Czy tego typu gałązki również, tak. Okay. Przewodnik w takiej sytuacji, gdzie został on bardzo mocno wygięty, mamy bardzo dużo pąków kwiatowych, bardzo niewielki przyrost na końcu, proponuję, żeby przyciąć nawet tutaj, to nam zagwarantuje albo da dużo większą szansę, że pojawi się silniejszy przyrost, który bardzo szybko spowoduje, że drzewo będzie dochodziło do końca konstrukcji. Oczywiście można również usunąć jakieś pędy z pąkami kwiatowymi, które będą nam blokowały silny wzrost. Tak? Nie boimy się, że nagle to drzewo oszaleje i zacznie bardzo silnie rosnąć, dlatego że widząc na jego strukturę, tutaj praktycznie nie ma szans, żeby taka rzecz się wydarzyła. Lub ewentualnie nawet tak moglibyśmy to przeciąć. Tak? Wtedy będziemy mieli jeszcze większą pewność, że pojawi się bardzo silny przyrost. Wówczas co? Usuwamy gałęzie, które te wzmacniamy, to już było raz przycięte, te wzmacniamy. Tu dość mocno możemy troszeczkę podnieść koronkę do góry i tutaj to wszystko bardzo silnie przycinamy. Tak? Promujemy gałęzie, które chcą iść do góry, ale też je przycinamy. OK. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Usztywnione gałęzie, prawda? Także nawet jak się plon tutaj pojawi, to nie wyhamuje nam tego drzewa ze względu na wygięcie gałęzi. No i bardzo mocno przycięty przewodnik i czekamy na silny strzał w górę w nowym sezonie. Oczywiście jest to sytuacja awaryjna, tak? To jest sytuacja, która wymaga
jakiegoś naprawienia. To nie jest rzecz normalna. Nie powinniśmy traktować tak wszystkich drzew. W ogóle powinniśmy unikać sytuacji, gdzie takie drzewko się pojawia. Ale niestety, tak jak na początku powiedzieliśmy, ze względu na to, że czasami troszeczkę słabsze drzewko kupimy, może trochę więcej piasku, trochę problem z wodą, trochę problem z azotem, więc takich rzeczy jest też sporo i warto o tym pamiętać, co w takiej sytuacji należy zrobić.